Jezus, ja wzywam Twojego imienia na tym miejscu. Jezus, ja wzywam Twojego imienia nad tymi ludźmi. Mam 21 lat i stoję tu i mówię Wam o Jezusie. Nazywam się Asia Kowalska i jestem szczęśliwa, że mogę tutaj być. Poznałam Jezusa bardzo niedawno temu, zaledwie kilka miesięcy. Przez ponad 10 lat siedziałam w religii. Siedziałam w kościele katolickim. Odmawiałam modlitwy, klęczałam przed Najświętszym Sakramentem, tak zwanym, który dzisiaj przeklinam. Kiedyś myślałam, że modlitwy do Maryi załatwią mi niebo. Potem dowiedziałam się, że żyję w kłamstwie. Kiedyś myślałam, że pieszą pielgrzymką do Częstochowy coś wskuram. Teraz wiem, że to był shit. Kiedyś myślałam, że przez wszelkie modlitwy do wszystkich świętych będę coś miała. Że oni mi coś wyproszą o Jezusa. Teraz wiem, że to jest gówno prawda. Ja i Jezus jedno jesteśmy. I nie potrzebuję żadnego pośrednika między mną a Jezusem. Ponad 10 lat byłam w kościele katolickim, a teraz żygam na to. Wiem, że to jest nic nie warte. Wiem, że to nic dobrego do mojego życia nie wniosło. Religia jest kompromisem, a za kompromisem zawsze idzie śmierć. Ja nie chcę śmierci w swoim życiu. Jezus jest życiem, ale ty zawsze masz wybór. Jezus nigdy nie wtargnie do twojego życia, jeżeli nie będziesz tego chciał. Jak byłam mała, miałam problemy w szkole. Chciałam się zabić w trzeciej gimnazjum. Wziąłam bardzo dużo tabletek. Lekarze byli pewni, że będę potrzebować przeszczepu wątroby. I ku ich zdziwieniu okazało się po 3 dniach, że nic mi nie jest. Jakbym w ogóle nie wzięła tych tabletek. Bóg przetrzymał moje życie do czasu przyjścia Jezusa. To był mój osobisty Stary Testament. Potem spotkałam wspólnotę religijną, katolicką, w której myślałam, że jest fajnie, że ludzie mnie rozumieją, że nareszcie mam z kim spędzić czas, że mam miejsce, w którym mnie nie wyzywają, że mam miejsce, w którym nie jestem poniżana. Ale to była religia. To z Jezusem nie miało nic wspólnego. Teraz tamta wspólnota mnie nie obchodzi. Jak przyjechałam tutaj do Warszawy na początku lutego, jak się tu przeprowadziłam ze Szczecina, to mój brat w Chrystusie powiedział mi: nie znasz Jezusa. I moja pierwsza myśl była: jak ja nie znam Jezusa? Mówiłam konferencję w kościele katolickim. Tyle godzin przeklęczałam. Tyle modlitw odmówiłam i ja nie znam Jezusa? I zapytałam Boga: tato, bo Bóg jest moim tatą. Tato, czy to prawda, że ja nie znam Jezusa? I odpowiedział mi przez kartkę z moim własnym snem, spisaną rok wcześniej, z którego to jednoznacznie wynikało, że tak, nie znam Jezusa. Tą kartkę znalazłam zupełnie przypadkowo. Ta kartka nie miała prawa ze mną być, bo to był jakiś szczegół, jakaś pierdoła, ja nigdy snów nie spisywałam. A przyjechała ze mną 600 kilometrów. I znalazłam tą kartkę i dowiedziałam się, że to jest prawda, że ja nie znam Jezusa. I wtedy ze szczerym sercem zawołałam do Boga: chcę Cię poznać. Jezus, ja chcę Cię poznać. Ja uznaję, że się myliłam. Ja zgadzam się z Tobą, tato. Ja uznałam, że żyłam w błędzie, że żyłam w grzechu. Uznałam prawdę, że nie znałam Jezusa. I to mnie do Niego zaprowadziło. Możecie się śmiać, przyjaciele. Możecie uważać, że to jest głupie, że ja tu stoję. Ale wiecie co? Prawda jest taka, że wasze śmianie jest tylko przez chwileczkę. Tylko przez tą małą chwilę, kiedy jesteśmy tu na ziemi. Ja wiem, że spędzę wieczność w niebie. Pytam się ciebie, gdzie pójdziesz po śmierci? Niektórzy sobie żartują: ma, ha, 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 pójdę sobie do piekła, będzie tak fajnie. Nie będzie fajnie, gówno, prawda. Nie chcesz iść do piekła. Żaden zdrowo myślący człowiek nie chce iść do piekła. Chyba że jesteś chory psychicznie, ale zapraszam, możemy cię z tego uzdrowić. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jedno bez drugiego nie istnieje. Ja wiem, że Jezus uwalnia mnie każdego dnia. Uwolnił mnie już z odrzucenia. Uwolnił mnie z poniżenia. Nie czuję się gorsza od innych. W ogóle nie czuję się gorsza od was. Mało tego, wiem, że ja mam niebo, a wy nie. I dlatego tu jestem, żebyście wy też mogli je osiągnąć. Jezus jest najważniejszą osobą w moim życiu. Nigdy już go nie zostawię. Nigdy się nie wycofam. Nigdy nie zmienię zdania. Jezus umarł za nas, za
ciebie 2000 lat temu. I tam na krzyżu, to prawda, poniósł wszystkie nasze grzechy. Ale poza tym, co w naszym kraju jest bardzo niepopularne, poniósł tam wszystkie choroby, nie musisz być więcej chory. Poniósł tam wszystkie zniewolenia, możesz być wolny. I nie mówię o takiej nic niewartej wolności, którą ci daje ten świat. Mówię o prawdziwej wolności. Mówię o prawdziwym szczęściu i prawdziwej miłości. Założę się o wszystko, że nawet nie masz pojęcia, o czym mówię, bo nigdy tego nie zaznałeś. Nie masz pojęcia, czym jest prawdziwa miłość. Nie masz pojęcia, czym jest prawdziwa wolność i szczęście, bo to jest w Jezusie, a poza Jezusem jest śmierć. Dzisiejszy świat chce ci powiedzieć, Bóg cię kocha. To nieprawda, jeżeli nie znasz Jezusa, Bóg cię nie kocha. Jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi, Bóg nie może cię kochać. No bo jak ma cię kochać, skoro przez swoją miłość do ciebie 2000 lat temu oddał za ciebie swojego jedynego syna, a ty plujesz na jego krzyż. Jak ma cię kochać, ja się pytam. Już dzisiaj może być dla ciebie dniem zbawienia. Dzisiaj może przyjść do ciebie królestwo. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Jeżeli chcesz się spotkać z Jezusem, przyjdź do mnie. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, uzdrowienia, przyjdź. Położę na ciebie swoje ręce, zostaniesz uzdrowiony, uwolniony. Wystaw mnie na próbę. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Jezus jest prawdą, życiem i miłością. Poza nim jest śmierć i syf tego świata. Dzisiaj Jezus chce ci dać życie, ale masz też śmierć. Możesz wybrać, co chcesz. Ja proponuję ci, wybierz życie, abyś żył.